Drugi dzień 6. Ogólnopolskiego Festiwalu Kulinarnego Borów Dolnośląskich stał pod znakiem rywalizacji profesjonalnych kucharzy. Mistrzowie kuchni mieli do przygotowania danie główne, a także w formie przekąski oczywiście pasztet. O ile ten ostatni miał być dziełem autorskim, o tyle w przypadku dania głównego trzeba było obowiązkowo użyć stek, polskie grzyby, naturalny miód i leśne jagody. W zamkowych murach powstawały wykwintne dania, a na dziedzińcu trwało wielkie gotowanie gulaszu w specjalnych kociołkach i obowiązkowo nad ogniem. Po składnikach widziałem, że niektóre będą na ostro, ale chyba ten nasz wspólny będzie najbardziej ostry, na imbirze, na pieprzu, taki dzisiaj rozgrzewający. Któreś będą chyba na słodko, widziałem, że ktoś dodaje rodzynki, daktyle, także będą chyba różne. Ci, którzy próbowali, chwalili inwencje gotujących. Pierwszy kociołek jest takim kociołkiem bardzo fusion, nowoczesnym, na bazie liści limonki, taki kwaskowaty, taki naprawdę inny. Drugi jest właśnie w stylu takim tradycyjnym, takim naprawdę naszym, dlatego mi posmakował. Jedni degustowali, inni gotowali, jeszcze inni oglądali. Przy okazji konkursu promowano bowiem regionalne produkty. Do Kliczkowa zjechało wielu wystawców zachwalających swoje wyroby. Jest świeżutki, jest kruchy, jest bardzo przyjemny w dotyku. Najważniejszy w tym wszystkim jest ten zapach, który się rozchodzi. Zresztą nawet naturalnego chleba. Tak, bo te chleby są naturalne. Oni nie mają konserwantów, nie mają sztucznych barwników. One są na zakwasach żytnich, pszennych. Było coś do jedzenia i coś do picia. Tu mamy herbatę owocową, zimną, ale na bazie goździków, anyżu, taka, która ma troszeczkę nas rozgrzać, tak? Zimna, ale rozgrzewająca. Bo zawsze herbata rozgrzewająca to wiadomo sok malinowy, goździki, no i przede wszystkim gorąca, która no, w domowych, powiedzmy, pieleszach powoduje pot na czole i tak dalej. A tu bardzo przyjemna, z jabłkiem, ananasem, mandarynki. Można było posmakować herbatę, a także między innymi smakołyków z gospodarstwa pani Ewy. Wyroby z naszego gospodarstwa rolnego z przewagą właśnie jabłek, gdyż posiadamy sad jabłkowy, z przewagą dyni, wyroby z buraczków naszych. Czyli to już jest taka większa produkcja? Nie, produkcja domowa. Rynek produktu lokalnego w Borach Dolnośląskich rośnie z roku na rok. To widzimy po ilości zarówno wystawców, jak i po ilości i różnorodności produktów, które tutaj są prezentowane. To właśnie na bazie regionalnych produktów powstawały konkursowe dania przygotowywane przez najlepszych kucharzy. Zwycięzcy będą mieli szansę zmierzyć się w przyszłym roku w półfinałach Kulinarnego Pucharu Polski.